Będę siedziała w kącie. Nie patrz, nie patrz. Mam nadzieję, że pijesz na umór, żeby nie widzieć tych reprodukcji. Tak, ja też jestem wśród tych najważniejszych, najbogatszych. Witam Was w tym odcinku, w którym będę opowiadać, jak to się w ogóle stało, że odkryłam magię podróżowania, jakim sposobem zakochałam się w podróżach z kluczem. Radzę Wam też gotowy przepis, jak to zrobić, żeby w Wiedniu przeżyć wspaniałą przygodę, nie podążając utartymi szlakami. Któż z nas nie zna Klimta i prawdopodobnie większość z Was estetycznie uważa, że jest to odrażające, dlatego że widujecie poważnie takie reprodukcje naklejone na kubeczkach, na nawet uchwytach do papieru toaletowego. Klimt płacze rzewnymi łzami razem z Adele Bloch-Bauer, gdy widzi te reprodukcje. To jest coś strasznego. Nie patrz, nie patrz. Mam nadzieję, że pijesz na umór, żeby nie widzieć tych reprodukcji, które ludzie tutaj tworzą, myśląc, że to jest chociaż podobne do tego, co ty robisz. Patrzcie. Tragedia. I innych koszmarnych rzeczach. Dlatego też chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak zrozumieć sztukę Klimta, jak zagłębić się w wiedeńską esencję. Ja sama nigdy nie byłam fanką Klimta. Moja przygoda zaczęła się 9 lat temu, gdy wymyśliłam sobie, że bardzo, bardzo chcę zobaczyć impresjonistów. Korzystając z bibliotecznych zbiorów, zahaczyłam przypadkiem o biografię Klimta. Uznałam, że nie będę taką ignorantką, skoro i tak będę w tym muzeum i odwiedzę też pozostałe i natknę się na te złote paskudztwa, to może chociaż dowiem się czegokolwiek na temat tego twórcy. Why he is so famous? No i tak się stało, że wypożyczyłam sobie wówczas 3 biografie. Dwie były takie zwyczajne opracowania dla historyków sztuki i popularno-naukowe. Jedno z nich było zbeletryzowane. Był to malowany pocałunek, mam go w plecaku, ale pozwólcie, że go teraz nie będę wyciągać, jeszcze za chwileczkę go Wam pokażę. Może nie jest to literatura jakichś wysokich lotów, ale chodzi o to, że w tej zbeletryzowanej powieści nagle w zbeletryzowanej biografii, no po powieści to już siłą rzeczy jest zbeletryzowana, człowiek odkrywa magię tego świata. Nagle Otto Wagner, twórca metra, Józef Hoffmann, twórca wspaniałych mebli, czy też Egon Schiele, super, kontrowersyjny, oskarżony o pedofilię i inne takie historie, o których Wam też opowiem, stają się siłą rzeczy bliskimi ci ludźmi, co brzmi wątpliwie w kontekście tego, co powiedziałam, oraz Emil Flug, bardzo Was przepraszam za mój niemiecki, więc w tej sytuacji tak naprawdę Gustav Klimt i cała jego twórczość jest absolutnie zrozumiałe i bliskie. Więc w tym ujęciu historia malowanego pocałunku sprawia, że całym sobą rozumiemy to, co dzieje się na obrazie. Jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkie emocje, które chciał nam przekazać twórca. Nagle rozumiemy, że ten barczysty, pokrzywiony mężczyzna wcale nie jest karykaturą postaci, nie jest nieumiejętnością artysty, ale jest tak naprawdę wynaturzeniem, jakim musi przejść człowiek, żeby móc dostosować się do drugiej istoty. A kim są te postacie? Są różne hipotezy. Po tej książce jesteśmy pewni, że jest to Gustav Klimt i jest to jego najlepsza przyjaciółka. Jest to kobieta, która towarzyszyła mu przez 27 lat, którą wzywał na łożu śmierci, która mimo, że nie była z nim w oficjalnym związku, tak naprawdę przez całe życie była jego najlepszą przyjaciółką. Kogo jak nie ją miał namalować w namiętnym uścisku zespolonych dwóch ludzi. Klimt w swojej karierze, zanim tak naprawdę zaczął się jego złoty okres, miał długi epizod, który tak naprawdę pozwolił mu wybić się
i stać się słynnym, rozpoznawalnym artystą, którym miał sporo zaleceń publicznych. Wśród nich Główny Teatr Wiedeński oraz sklepienie w Głównym Muzeum, w którym pełno jest dzieł klasycznych. To jest takie typowe muzeum ze zbiorami habsburskimi. Jeśli ktoś z Was nie widział British Museum i wielkich zbiorów antycznych, to będzie zachwycony tym, co może tutaj zobaczyć. Ale to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast dzieła Klimta za chwileczkę Wam się wyświetlą tutaj na zdjęciach, bo nagrania niestety nie można było tam zrobić, więc pokażę Wam to w innej formie. Warto, żebyście pamiętali o tym, że Klimt zyskał taką sławę i mógł tworzyć te wszystkie piękne dzieła, które kojarzymy ze złotego okresu, te portrety, dlatego że w pewnym momencie pracował bardzo wiele dla Wiednia, dla państwa, robiąc tego te zlecenia, ale i przede wszystkim wśród tych zleceń było jedno, które polegało na namalowaniu auli teatru z całą wiedeńską śmietanką. Możecie sobie wyobrazić, co się działo. Ludzie zabijali się o to, żeby znaleźć się na tym obrazie, to znaczyło taką nobilitację. Tak, ja też jestem wśród tych najważniejszych, najbogatszych, wśród tej śmietanki liczę się w tym społeczeństwie. Oczywiście po tym zaczęły się sypać zlecenia i można powiedzieć, pieniądze zaczęły lecieć z nieba. A tak, Gustav Klimt nie był z tych artystów, których doceniono po śmierci. On cieszył się sławą za życia, był rozpoznawalny i potrafił użyć faktycznie już w czasie swojego życia, ciesząc się pieniędzmi, kobietami, ale też nie szczędząc pieniędzy na młodych artystów, takich jak Oskar Kokoszka, Chile oraz inni twórcy, których wspierał jako kontrowersyjnych działaczy secesji. Ale zostawmy na chwilę Gustava Klimta i skupmy się na tajemniczej postaci Emil Flock. Posłuchajcie o jej historii. Kim była tajemnicza kobieta na obrazie Klimta, oddająca się tak w formie w tym namiętnym pocałunku? Niektórzy uważają, że to tylko hipotezja, ja się z tym nie zgadzam. Emil Flock, która tak naprawdę można by się pokusić o stwierdzenie, że zanim na świecie, w świecie mody pojawiła się Coco Chanel, była już austriacka Emil. Była ona córką posiadacza fabryki fajek, była zamożna, była częścią elit wiedeńskich i razem ze swoimi siostrami założyła dom mody sióstr Flock. Tu za mną, widzicie, to jest budynek Casa Piccola, który nazwę swą wziął od kawiarni, która znajdowała się tu na dole. Na pierwszym piętrze znajdowała się ich pracownia. Były to stroje absolutnie nietuzinkowe, jak na ówczesne czasy, jak każda wybitna postać wyprzedzała swoją epokę. Były to stroje takie suknie reformowane, więc mówimy o czasach, początek XX wieku, gdy kobieta ściśnięta gorsetem aż mdleje, bo po prostu brak jej tchu, a tutaj suknia puszczona luzem. One są tak odważne, że dziś te kolekcje H&M-u, które wychodzą z projektantami, mogą się wydawać mniej odważne niż to, co puszczała wówczas Emil Flock. Jeśli zwrócicie uwagę na te desenie, one są inspirowane folklorem węgierskim, słoweńskim, generalnie z okręgu kraju otaczających Austrię, więc bardzo silnie się tutaj inspirowała. To są jej pomysły, ale wykonywane przez Klimta, jeśli chodzi o desenie na tych sukniach, więc bardzo silnie współpracowali przez wiele lat. Jest to niesamowita postać, o której więcej przeczytacie u mnie na blogu, tutaj poniżej macie link, bo jako jedna z najbardziej inspirujących kobiet, która była niezależna, niezależna finansowo, która z własnej woli nigdy nie wyszła za mąż, nie założyła rodziny i do tego wszystkiego jeszcze idąc pod prąd nie bała się tworzyć kreacji, które wzbudzały sporą kontrowersję. Jest naprawdę warta tego, żeby o niej mówić i o niej pamiętać. Więc pamiętajcie, że w tym miejscu na rogu, gdzie nawet nie ma żadnej tabliczki, tworzyła wielka, wspaniała kobieta,
o której wszystkie kobiety, które walczą o to, żeby pamiętać herstorię, czyli historię kobiet, powinny sobie to nazwisko odnotować i przekazywać z ust do ust tą historię. W Górnym Belwederze to tam jest wystawiane. Nie wiem, czy uda mi się pokazać wam go, bo prawdopodobnie z tego, co pamiętam, nie wolno tam robić zdjęć, a tym bardziej kręcić. Szczęśliwie po latach doszli do wniosku w Belwederze, że chyba w czasach social mediowych się zabroni się korzystać z telefonów i robić zdjęcia w muzeum, to ludzie po prostu nie przyjdą. Szczęśliwie dla mnie będę mogła wam pokazać kolekcję Gustawa Klimta oraz ze wszystkim malowany pocałunek. Chodźcie ze mną na górę, mam samą książkę, czyli tak jak prawie 10 lat temu będę siedziała w kącie, czytała fragment, który mówi o wystawie, która tutaj odbyła się dokładnie 110 lat temu, bo w 1908 roku zaprezentowano ten obraz. Także chodźcie ze mną. Jeśli chodzi o sam pocałunek Klimta, to jest historia naprawdę niesłychana, bowiem wystawa odbyła się w 1908 roku. I już w tym roku obraz został zakupiony przez Muzeum Wiedeńskie. To pokazuje, jak wielką sławą i splendorem cieszyła się twórczość Gustawa Klimta. Mimo że była nowatorska, szybko udało się zaakceptować ją również przez oficjalną władzę. I tutaj, w Belwederze, od razu spoczął ten obraz. Chciałam wam powiedzieć, że bardzo bałam się tego powrotu do Belwederu. Pamiętam, jak wielkie emocje towarzyszyły pierwszej wizycie w tym miejscu, jak bardzo przeżyłam konfrontację z dziełem, które sobie wyobrażałam i jak wielkim zaskoczeniem było ono dla mnie na żywo. Po pierwsze, z takich bardziej prozaicznych rzeczy chciałam powiedzieć, że zapamiętałam, że tło było granatowe i mieniło się niczym gwiazdy na złoto. A tak naprawdę ono nie jest granatowe, ono jest ciemne, ale mieni się w taki sposób faktycznie jak gwiazdy na niebie, ale ciężko tutaj dopatrzyć się granatu. Z bliska jest ono faktycznie fenomenalne i oczywiście dalej utrzymuję, że nie ma to żadnego związku ze złotem występującym na ikonach, które jest po prostu zbitą ścianą złota. To faktycznie się mieni w niesamowity sposób i to trzeba zobaczyć na żywo, chociażby po to, żeby przyjrzeć się temu tłu. Tak samo dzieje się z kwiatami, które są u dołu, które gdzieś tam w tych wszystkich reprodukcjach są totalnie zapomniane, a one są tymi kwiatami, które przypominają o wyprawach nad jezioro z Emil Flück. Natomiast jeśli chodzi o same doświadczenia związane z miłością i te moje romantyczne przemyślenia, które spisałam na blogu ten 8 czy prawie 9 lat temu, chyba te lata, które dzielą mnie od tego pierwszego doświadczenia, sprawiły, że dziś zupełnie inaczej odczuwam to dzieło i myślę coś zupełnie innego. Nie ma we mnie aprobaty dla takiego oddania w ręce mężczyzny i stuprocentowego zaufania, oddania swojego szczęścia, złożeniu go na ołtarzu miłości. No, jestem za duża na takie historie i moja niezależność i poczucie wolności absolutnie nie pozwala mi na to, by dziś pochwalać niewinność i błogość, jaką oddaje się ta młoda dziewczynka w ręce tego mężczyzny, który trzyma ją nad przepaścią i w każdej chwili może pchnąć gdzieś tam w tą czeluść, a ona pogrąży się w rozpaczy i samotności. No, to nie jest już moja bajka. Uważam, że miłość oczywiście istnieje i jest czymś wspaniałym, ale każdy z nas odpowiada za swoje szczęście. Technicznie i jeśli chodzi o alegorię i symbolikę, jak na tamte czasy, obraz jest oczywiście w dalszym ciągu wspaniały. Oczywiście jeśli nie mówimy o tych wszystkich reprodukcjach. Belweder również warto odwiedzić do tego, by zapoznać się z przepięknymi pejzażami Klimta i powstałymi podczas jego letnich wyjazdów z Emil Flück i Helen do ich domku nad jeziorem. Na dziś to już wszystko. Jeśli podobał wam się nasz spacer śladem Klimta, zapraszam was na kolejną część, w której opowiemy sobie o Wiedniu tropem secesji i Egona Schiele.
a także na bloga, gdzie szczegółowo omawiam, co warto przeczytać i zobaczyć, żeby poczuć wiedeński klimat, zarówno śladem Klimta, jak i wcześniejszych epok. Pa!